Wrocławskie derby. Na to czekali kibice koszykówki w stolicy Dolnego Śląska. To było starcie dwóch wrocławskich drużyn w pierwszej lidze. Ostatecznie koszykarze FutureNet Śląska zwyciężyli WKK 91-72. Sportowa hala przy Paderewskiego wypełniła się do ostatniego miejsca. Kibice zobaczyli mecz pełen walki i dobrej gry. Gospodarze, czyli Śląsk, byli wyraźnie lepsi i przez większość czasu kontrolowali przebieg spotkania. Podopieczni Radosława Chyrzego już na początku meczu zbudowali przewagę, głównie za sprawą Norberta Kulona i prowadzili 20-9. W drugiej części meczu Śląsk prowadził już 20 punktami. Goście obudzili się w końcówce trzeciej kwarty. Ciężar zdobywania punktów wziął na siebie Bartosz Ciechociński. Najpierw sad, potem celna trójka i WKK zmniejszyło straty do 10 oczek. Śląsk w czwartej kwarcie zaczął trafiać za trzy. Dobra końcówka Aleksandra Leńczuka i Aleksandra Dziewy dały gospodarzom pewne zwycięstwo 91-72. Drużyna gości zasługuje jednak na pochwały. Rewelacyjne zawody rozegrał Ciechociński, który rzucił 29 punktów. To nie było udane pożegnanie 2018 roku z wrocławskimi kibicami. Koszykarki Ślęzy przegrały drugi mecz z rzędu w lidze, tym razem na własnym parkiecie z Artego Bydgoszcz 63-67. Trener Arkadiusz Rusin na pewno ma sporo materiału do analizy, bo po wspaniałym ligowym starcie teraz posypały się porażki. Od pierwszych minut gra była zacięta, przyjezdne od początku prezentowały bardzo dobry basket, ale Ślęza dotrzymywała tempa rywalkom, nawet zdołała wygrać pierwszą kwartę 21-18. Bardzo słabo pod względem skuteczności spisywały się obie ekipy w drugiej kwarcie, sporo chybionych rzutów, jednak szybciej pozbierały się przyjezdne, które do przerwy prowadziły już jednym punktem. Trzecia kwarta też nie należała do efektownych, sporo strat, zwłaszcza po stronie Artego. Ślęza nie korzystała z tych prezentów. Efektowny był popis Palenikowej, która trafiła z dystansu trójki, a przy okazji było to trafienie z faulem. Ślęza wygrała trzecią odsłonę meczu jednym punktem, a to oznaczało remis. Niewykorzystane szanse jednak zemściły się na Ślęzie. Koszykarki z Bydgoszczy podkręciły tempo i wygrały czwartą kwartę i ostatecznie cały mecz różnicą 4 punktów. Ślęza poniosła trzecią porażkę w sezonie i spadła na czwarte miejsce w tabeli. Przed wrocławiankami jeszcze derbowa konfrontacja z CCC Polkowice, czyli mistrzyniami Polski. Ten mecz w sobotę o 19 w Polkowicach. We'll be right back.